Cześć, witajcie. Ja nazywam się oczywiście Chińcul i dzisiaj chyba mamy jakieś święto. Jakie święto? Ano, Dzień Dziecka, tak jest. Tak więc na samym początku mojego materiału chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia tym najmłodszym moim widzom, którzy mnie oglądają, ale chyba nie tylko im, bo tak naprawdę w każdym z nas jest jeszcze, można powiedzieć, trochę dziecka. Tak więc można powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest dniem nas wszystkich, ale oczywiście najbardziej tutaj chodzi o tych najmłodszych milusińskich, tak więc wszystkiego najlepszego. Oczywiście w ten szczególny dzień nie mogłoby zabraknąć bitwy jednego z tych najmłodszych widzów, a jest ich kilku. Powiem wam szczerze, że jest już z tego, co przynajmniej słyszałem od was, od rodziców, że dość sporo właśnie tych młodych widzów również mnie ogląda. I dzisiaj pokażę wam bitwę, naprawdę niesamowitą bitwę, zresztą na zacnej mapie, bo Komaryn, oj, pograłbym na tej mapie, nie pamiętam, kiedy ostatnio na niej grałem. I kolega, który dzisiaj zaprezentuje nam swoją bitwę, wyobraźcie sobie, ma dopiero 5 lat. Tak jest, chyba najmłodszy czołgista. Mam nadzieję, że tatusiowie albo mamusie prześlą mi jeszcze kilka powtórek tak naprawdę świetnych bitew, jak tutaj dzisiaj zobaczymy. Tak więc słuchajcie, pomińmy wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o parametry, jeżeli chodzi o pociski, czy to premium, czy to nie premium. Po prostu podziwiajmy tego młodego człowieka, bo słuchajcie, 5 lat, ja tak naprawdę 5 lat, co ja robiłem? Chyba bawiłem się żołnierzykami, albo sam udawałem, że jestem żołnierzem i latałem z jakimś kijem po dworze, jak było oczywiście ciepło. Kiedyś nie mieliśmy oczywiście takich rarytasów typu konsole, gry ogólnie. No, było to dość dawno temu. Nasz młody czołgista o imieniu Tomek gra dość zacnym oczywiście pojazdem. Jest to PZ5x4. Doskonale wiecie, że jest to naprawdę dość twarda maszyna i na tym poziomie, czyli na piątym, praktycznie wymiata wszystko. Ale doskonale wiecie, że nie mamy w grze pojazdów, które nie są niezniszczalne. Każdy jeden pojazd oczywiście możemy zniszczyć, nawet i będący tak twardym orzechem do zgryzienia, jakim jest właśnie PZ5x4. Tu nasz najmłodszy czołgista praktycznie na kanale pojechał sobie na środek i bardzo dobrze, już ma dwa fragi, są dwie artylerie, jest tyłem kaczucha. Dobra, nie ma kaczuchy. Jak na razie wynik 6-2. Powiem wam tak, kurczę, patrząc ogólnie na grę tak młodego człowieka, to opanowanie, choćby nawet pada, nie jest łatwe dla dorosłego, a co mówić właśnie dla tak młodego człowieka, jakim jest 5-letni chłopak. To powiem wam, że naprawdę jestem w wielkim podziwie. Kolejna rzecz, wyobraźcie sobie na przykład, co będzie za 5 czy za 10 lat. I powiem wam szczerze, że na początku nie wierzyłem, że to gra właśnie młody chłopak, ale jego tato przesłał mi filmik, gdzie siedzi, kurczę, bombel na kanapie z padem w ręku i naprawdę nawala World of Tanks. Naprawdę, no coś niesamowitego. Dobra, mamy wynik 8-6, bardzo dobrze. O, te takie kwadratowe zabijajcie na samym początku, słyszycie? Wy najmłodsi, te takie kwadratowe zabijajcie, niszczcie na samym początku bitwy, to wtedy będziecie naprawdę wymiatać. I nie ważcie się wsiadać do czegoś takiego właśnie kwadratowego, o nie. Dobra, widzę, Tomek już, można powiedzieć, wyczyścił tą flankę i środek, jedzie sobie właśnie po to kółko graniaste, które nam się tutaj zawiązało. Jest jeden uciekinier. Słuchajcie, jest 5 fragów. Tak więc zaraz zobaczymy, co się dalej wydarzy. Jest 6 frag, zostało 5 pojazdów. W najgorszym wypadku może być medal Waltersa, ale czy na pewno? Już jest Devastator, proszę bardzo. I mamy medal Radleya Waltersa. 9 frag będzie. Tak jest. Dobra, zostały 2 pojazdy. To gdzie one są? Czekajcie. Tutaj są, dobra. Są przed nami. Czy będzie medal Pula? No niewiele brakuje. No i pięknie, słuchajcie, jest medal Pula. Został jeszcze jeden pojazd,
a nawet już nie. Tak więc słuchajcie, ten oto młody czołgista o imieniu Tomasz zrobił piękną bitwę i zgarnął medal Pula. Serdecznie gratuluję, słuchajcie, naprawdę coś niesamowitego. Teraz wyobrażam sobie swoją minę, jakbym się na przykład dowiedział, taki młody chłopak by mnie rozwalił. Tak naprawdę nie wiemy nigdy do końca, z kim mamy do czynienia, ale naprawdę gratuluję i oczywiście myślę, że to akurat nie zostawię bez żadnej nagrody. Musi być jakaś nagroda i na pewno będzie. Serdecznie dziękuję za powtórkę tacie Tomka, a wszystkim najmłodszym jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do usłyszenia. Hej!